Rozpoczynamy konferencję prasową po meczu Orlen Basket Ligi. Dziś ten Sopot uległ u siebie Anwilowi Włocławek 93-108. Z nami są goście, trener Selczuk Ernak i zawodnik Michał Michalak. Coach, we'll start with the player, okay? Yes, please. Michał, prosimy o opinię po meczu. To jest dla nas bardzo ważne zwycięstwo. Przyjechaliśmy tutaj wiedząc, że Tref jest mistrzem Polski, że jest bardzo silną drużyną, mają bardzo mocny skład i rywalizując w Eurocupie, poziom fizyczności, który prezentują, jest na tle polskiej ligi wyróżniający się, dlatego też generalnie na gorąco, no, zaczęliśmy trochę słabiej w pierwszej kwarcie, wydawało się, że Tref nadaje rytm temu spotkaniu, wróciliśmy do meczu w drugiej kwarcie i gdzieś na przestrzeni trzeciej, czwartej kwarty, mimo te braku podstawowych zawodników, mimo tego, że straciliśmy rozgrywającego na początku trzeciej kwarty, udało nam się, nie udało, zagraliśmy dobrze, inni zawodnicy wypełnili te role brakujących zawodników i no, ten mecz był ciągle w zasięgu kilku punktów. Tą czwartą kwartę zachowaliśmy zimną krew, więc dociągnęliśmy ten mecz do końca. Ostatecznie wygrywając z 15 punktami, gdzie wynik nie odzwierciedla do końca przebiegu spotkania. Także reasumując, myślę, że możemy być z siebie dumni, biorąc pod uwagę okoliczności, że wygraliśmy tak ważne spotkanie o fotel lidera na wyjeździe. Dziękuję bardzo. Nie ma. Nie, są. Proszę. Tak, proszę pytanie. Szybki podtrzymujący. Michał, jak to jest, że przyjechaliście bez dwóch podstawowych graczy, straciliście jeszcze Kamila Łuczyńskiego na początku trzeciej kwarty i was to nie załamało? Jak byś to wytłumaczył? Znaczy, biorąc pod uwagę konstrukcję naszego zespołu, to jest z pewnością fakt, że bez Luka, który jest naszym pierwszym rozgrywającym, bez Kamila, który jest naszym typowym rozgrywającym, musieliśmy dostosować naszą grę w drugiej połowie do warunków spotkania, znaleźć inne rozwiązania, gdzie będziemy kreować łatwe punkty w ogóle. I myślę, że to też świadczy o naszym charakterze, o tym, że mając szeroki skład, mamy dość wszechstronnych zawodników, którzy potrafią przenieść się na inne pozycje bądź wziąć ciężar na siebie w momencie, kiedy mecz nie idzie. No i jest to bardzo cenne, biorąc pod uwagę cały sezon, długość sezonu, że mamy naprawdę wiele możliwości, wiele zagrożeń w ataku i też ten mecz był bardzo wysokopunktowy, ale myślę, że ciężko powiedzieć, żeby jakakolwiek z drużyn grała słabo w obronie, bo po prostu poziom fizyczności tej gry, agresji z obu stron były bardzo wysoki i też wykorzystywane były te pozycje w trakcie spotkania na dość wysokim procencie. Czy są pytania jeszcze? Jeśli nie, Michał. Dziękuję bardzo. Dziękuję. You talk so much, probably you said something good about me. Always, like last time. Okay. He's lying. I was sure of that. Okay, coach, it's your turn now. Please, would like to hear your opinion after the game. First of all, I want to start with thanking my players and my staff. They did a great job because we are playing against a great opponent, a defending champion, one of the best rosters and contender of the new championship. So the reaction they showed, because we were missing our starting point guard in the center. Then very early in the game, we lost our team captain, who was another point guard. And all the game long, we played without a point guard. And that reaction was very important and valuable for my players for the rest of the season. Because we are a new roster, a lot of people from different places, different habits, as I always say. With this kind of reactions and this kind of wins, you can build the trust and you can build something which can lead you to the end of the season. So I'm very happy for my guys. And I want to wish also good luck at the rest of the season for Tref. Okay. Trener powiedział, że po pierwsze chcę podziękować swoim zawodnikom i sztabowi trenerskiemu za przygotowanie, za podejście do meczu, bo grali dzisiaj z mistrzem Polski na wyjeździe, z drużyną bardzo silną, bardzo dobrze zbudowaną.
a grali przez od początku meczu właściwie bez pierwszego centra, który jest kontuzjowany, i bez pierwszego rozgrywającego. W trakcie meczu bardzo szybko stracili drugiego rozgrywającego, więc przez całą praktycznie drugą połowę grali zupełnie bez rozgrywającego. I jest bardzo wdzięczny i bardzo zadowolony z tego, jak drużyna zareagowała, jak potrafiła się dostosować do tych warunków. Takie zwycięstwo na skutek takiej reakcji jest bardzo ważne, nie tylko dlatego, że daje dzisiaj wygraną, ale dlatego, że buduje zespół, daje mu coś ekstra na resztę sezonu. Drużyna jest zbudowana od nowa, jest bardzo dużo nowych zawodników. Dużo zawodników z różnych tak naprawdę kultur koszykarskich, których najpierw trzeba skleić, i takie sytuacje właśnie bardzo dobrze wpływają na to, że ta drużyna staje się jednością i może wygrywać. Chcę oczywiście też trener pogratulować i życzyć jak najlepszych wyników w przyszłości dla drużyny przeciwników, czyli dla Trefla. Coach, that's it? Yes. Thank you very much. We have a couple of questions for you. We have a list of questions here, don't worry. Okay, I will start with Michał Nagler from Radio Basket. Coach, it was great performance of your team, but he wants to ask, what did you say to your team in the halftime? Oh, I definitely, I'm not going to tell you that. Okay, pytanie było... Because whatever we have in the locker room, that's top confidential. I'm not going to tell that also to my wife. What happens in the locker room stays in the locker room. Like Las Vegas, yeah. Więc tak, odpowiedź jest krótka. Nie powiem tego, co powiedziałem do drużyny, to są tajemnice szatni i nie mówię tego nawet żonie. Grzegorz Szybieniecki, basket w liczbach. Coach, what did you thought when Kamil Łączyński got a fifth foul? Did you consider that it was a bad decision to keep him on the floor in that moment? In fact, at that moment of the game without Kamil, we were not getting organized. So even if I would try to protect him from the fifth foul, we would give an advantage to our opponent because they were playing better offensively, and we needed stops and we needed scores. On that moment, we were letting our defense to get affected from the bad offense we had. That's why I kept him on the floor. But of course, not only coming here, since we lost Luke Nelson, we are thinking about that. What if Camille also get hurt? What if JT gets a foul trouble? What both we lose? So we are thinking about that, and we are thinking about solutions. Thanks God, today we got a lot of help from DJ Vanderberg down the stretch, and we could manage to pull this one. Oczywiście, tak naprawdę graliśmy dzisiaj bez pierwszego rozgrywającego i oczywiście myśleliśmy o tym, co się stanie, jeżeli Kamil będzie miał kontuzję pukać albo będzie miał foul trouble. Co się stanie, jeżeli Justin Turner będzie miał takie kłopoty. I na szczęście udało nam się wymyśleć takie rozwiązanie i na szczęście dzisiaj na przykład DJ Vanderburg bardzo nam w tym pomógł. Natomiast tak, oczywiście ja mogłem podjąć taką decyzję, że przy czwartym faulu zdejmę Kamila, ale my wtedy mieliśmy taki moment, że nie graliśmy dobrze w obronie, bo nie graliśmy dobrze w ataku i potrzebowaliśmy tej organizacji w ataku, więc decyzja była taka, zdajemy Kamila, będziemy mieli kłopot i będziemy przegrywać. Zostawię go, ryzykuję. No podjąłem taką decyzję, na szczęście na koniec okazało się, że inni zawodnicy nam pomogli. Drugie pytanie about DJ Vanderburg. He was doing literally everything. He was taking the ball to the offensive half. Could you tell us more about your ideas for him, mm-hmm. how to help him with his game, and how he can contribute generally to the team? First of all, we signed him like a glue piece in this team. He can play four, he can play five. In many practices, we use him also as a three if we need. And one of his most important specifications was that on open court, after securing the defensive rebound, he's very effective decision making and with the handle, so we can go faster to the offense with one of the big guys. We used it somehow, not too much, but we used it before, and that was one of our backup ideas to release the pressure from our guards. And he did pretty good job with that, and we're happy
that we have the correct idea to trust him. Już podpisując tego zawodnika, liczyliśmy na to, że jego wszechstronne umiejętności nam pomogą. Potraktowaliśmy go trochę takiego zawodnika klejącego różne dziury na różnych pozycjach, bo może grać i na 4 i na 5, ale czasami na treningu gra również jako trójka na przykład. A wybierając go, wiedzieliśmy, że on jest bardzo efektywny w otwartej koszykówce tak naprawdę, kiedy zabezpieczymy zbiórkę defensywną. On tak naprawdę może sam przeprowadzić nam piłkę i rozpocząć atak, zaatakować w pierwszym, jakby w pierwszym tempie lub pomóc po prostu naszym zawodnikom zdjąć presję tak naprawdę na piłce z naszych rozgrywających graczy z pozycji numer 2, więc tak, na dzisiaj też mieliśmy przygotowane takie rozwiązanie i cieszymy się, że one się udały. And the last question. After the very effective moment of the game in which Michał Michalak scored a lot of points, then in a couple of next positions he didn't touch the ball, he didn't make a shot. Was it because you believe he was tired or because of the identity of the team that does not have a real leader? No, that's I don't agree with that. Michal is definitely one of the leaders of this team, but think about this. He's hitting a couple of shots and you're the opponent coach. Will you take under consideration how to stop him? So if you play with him, then they'll be able to apply their defensive ideas to stop him. But if you use him as a finisher and somebody else as a playmaker, then he still can find his open shots. And I think our team is pretty good sharing the ball. So to give him open shot chances or finishing chances, we put him off the ball. And Justin was much more fresh. Ryan was much more fresh. And DJ could bring the ball down. We went simple offenses and try to create for different players on that moment. Michał zdecydowanie jest jednym z liderów tego zespołu, natomiast no to jest oczywiste, że jeżeli zawodnik jest w takim gazie i trafi kilka rzutów, to jako trener przeciwnika, no co robisz? Będziesz starał się go zatrzymać, będziesz starał się zablokować jego grę i my musimy również być na to gotowi, żeby jego gra była wtedy efektywna, nawet jeżeli nie oddaje rzutów, nawet jeżeli nie gra z piłką, tak jak grał przez dużą część czasu, więc my jesteśmy przygotowani na to, żeby inni gracze kreowali dla innych, tak jak Ryan Taylor, jak Justin Turner, jak DJ, a Michał w tym czasie może grać poza piłką, bo jest również bardzo dobry, jeżeli chodzi o wykańczanie akcji po prostu, znajdowanie sobie rzutu w sytuacji, kiedy tak naprawdę inni przygotowują dla niego możliwość rzutu. Jest, proszę. Tak, można po polsku? Można po polsku, jest. Jak dalekie jest stwierdzenie trenera, czy przygotował swoją drużynę na wszystko? Bo przyjechali bez dwóch podstawowych graczy, bez jedynki, bez centra, stracili kreatora gry Kamila Łuczyńskiego w trzeciej kwarcie, po czym trener wziął tylko jeden czas w trzeciej kwarcie, w czwartej kwarcie zero czasu i to wygląda tak, jakby trener przygotował po prostu zespół na wszystko. It's maybe not a question, but some quote that you can agree or not. If it's not a question, how am I going to answer that? No, I think you can agree or not or explain. It was about that your team came to the game without first point guard and starting five player. You lost second point guard during the game, and then still in the third quarter you just took one timeout, and in the fourth quarter you didn't took any timeout. So, do you think? Would you agree that your team was so perfectly prepared for everything that might happen during that game that you didn't have to control to correct them? First of all, I don't agree that timeouts are the only way to control the team on the court. It was before a similar case in Sloop's game. I gave the same answer. There are different methods to control the game. And of course, to different scenarios, what happens, what can happen, we're thinking about that and we're trying to find some solutions. And since we won, except for the first quarter, all the three quarters with clear result, I don't think why I should take a timeout. Maybe to rest my guys, but I think they were okay.
and it's late time and we gotta go back. No, don't worry, it's interesting. I'm not talking about this. You know, we have a bus ride, we're gonna go back. Why should spend more time with Taiwan? No. Listen, I believe there will be more questions for you. I'm going to translate what you said, okay? Please. Więc po pierwsze, trener uważa, że branie czasów nie jest jedynym sposobem na kontrolowanie gry zespołu. A my już mieliśmy drużyna Anwilu miała podobną sytuację w meczu ze Słupskiem i również były takie pytania o to, czy należy brać czas, czy nie należy brać czasu. Ma mądrych zawodników, a my tak naprawdę byliśmy przygotowani na wiele rozwiązań. Być może mogłem wziąć czas po to, żeby moi zawodnicy odpoczęli, natomiast nie wyglądali na zmęczonych, mieli dużo energii, więc nie uważam, że powinienem tego to robić. No i przede wszystkim poza pierwszą kwartą wygraliśmy wyraźnie wszystkie trzy pozostałe kwarty, więc nie uważałem, żeby branie czasu było potrzebne w momencie, kiedy całkiem nieźle sobie radzimy. Proszę. Chciałem zapytać o nowego zawodnika, Rolanda Jacksona. Bardzo to jest Talon. Mam wrażenie, że dał Anwilowi trochę powietrza tymi trójkami. Dzisiaj również dobre minuty, ciekawe. Czy to jest na plus z zawodnikiem, który został zamieniony, czy za kotę? Okay, the question is about Roland Jackson. Did he pay for the extra question? How many questions? It's between you, okay. Me and him. He buy me a coffee, then I answer. A coffee. You owe me one coffee. The question is about your player Ronald Jackson. He got more good minutes in the game against Stahl. Also today, his opinion, he helped the team to win. How do you judge him by now? How do you like his contribution for the team? I really hate Ronald. He's a terrible player. I don't think he's helping the team at all. That's the reason we signed him. His father beat me up, so we had to sign him to the team. And I need to translate it. Go ahead. Go ahead. Prawda jest taka, że ja nienawidzę Ronalda i nie chciałem go tutaj, i on tylko przeszkadza, ale jego ojciec mnie pobił i zmusił mnie do podpisania kontraktu. He plays almost 16 minutes, only 5 points, 2 rebounds. Very ugly player, so I'm gonna go hard on him. Okay. Dzisiaj 16 minut. Tylko 5 zbiórek, tylko 12 punktów, tak? Dobrze widzę. Nie, 5 punktów, przepraszam. 6. Of course, he's doing a valuable job and he's in a period to adjust. He tries to learn many offenses, many different defensive styles. You know, when he played his first game, he didn't even know the names of the teammates. So it's not easy, but he's a superb character. And very hard worker, very very clean person. I'm really glad to have him during the season. That was lucky for us. Okay, to teraz na poważnie. Jemu jest teraz ciężko, bo tak naprawdę dopiero uczy się naszych systemów obronnych i ofensywnych. Przecież w pierwszym meczu tak naprawdę nawet nie znał dobrze nazwisk, imion swoich kolegów. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak on pracuje. Jest bardzo dobrą osobą, bardzo pozytywną, ciężko pracującą. I naprawdę jestem zadowolony, że mamy go z nami. To była prawdziwa odpowiedź. Rozpoczynamy drugą część konferencji prasowej. Przypomnę, że dziś w meczu Orlen Basket Ligi TF Sopot Ulek Anwilowi Włocławek 93-108. Z nami są przedstawiciele gospodarzy, trener Jan Tabak i zawodnik Jakub Szenk. Zaczniemy od zawodnika. Kuba, prosimy o opinię po meczu. Gratulacje dla zespołu z Włocławka, bo zagrali dobre zawody, wykorzystali naszą obronę bardzo, bardzo dobrze i tu jest wszystko moim zdaniem po naszej stronie. Mamy problem z defensywą i to nie jest pierwszy raz. Potrzebujemy wszystkich ludzi, którzy grają i którzy wchodzą na boisko, żeby nie było żadnych przestojów w grze. Bo zdecydowanie to jest nasz problem w tym momencie. Obrona i musimy coś z tym zrobić. Myślę, że trener najlepiej wie, jak to zrobić, także na pewno będziemy dużo nad tym pracować. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do Kuby? Tak, proszę. Karol Wasik. Kuba, mógłbyś rozszerzyć ten temat tej obrony? Co szwankuje? Powiedz, że Anwil aż 108 punktów dzisiaj zdobył. Podstawy.
12 zbiórek w ataku, po których zdobyli, już sprawdzimy, 17 punktów. 1 na 1, mamy ogromny problem często z obroną 1 na 1. Tutaj zrzuciłem to na trenera, ale żaden system i pomysły, nie wiadomo jakie, nie pomogą, jeśli nie bronimy 1 na 1, bo tu mamy duży problem. Także musimy to naprawić, musimy zebrać w sobie energię, skupienie. Nie wiem czego nam będzie potrzeba najwięcej, ale źle wyglądamy w tym momencie w defensywie i to nie jest sposób, żeby jak zespół rzuci 108 punktów, to żeby rzucić 109, bo to nie tędy droga i staramy się to w szatni przekazywać, że to nie jest droga do wygrywania najważniejszych trofeów, bo w zeszłym roku byliśmy 8., 7. atakiem, a byliśmy pierwszą obroną i to nam dało złoty medal. W tym roku jesteśmy, możliwe, że po tym meczu ostatnią obroną ligi i mi jest wstyd trochę po prostu. Dziękuję. Jeżeli nie mamy, Kuba, możesz iść pod prysznic. Dziękuję. Really simple. Okay, I'm agree with 100% what Shenko said. We are not playing defense. So we became from the one of the best defense, or probably the best defense of the league on the end of the last year. And the team who didn't turn the ball over, we start to be the team who is turning ball over all over the place and who is constantly receiving 100 points. This is basically key for this game. This is a key for our improvement. This is the key for our future. A to jest bardzo proste. Dokładnie tak jak powiedział Kuba Szenku. Gramy fatalnie w obronie, to jest nasz największy problem z drużyny, która prawdopodobnie była najlepszą defensywą pod koniec zeszłego sezonu. Jesteśmy drużyną, która traci w każdym meczu po 100 punktów, a z drużyny, która naprawdę szanowała piłkę i grała inteligentnie, jesteśmy drużyną, która traci piłkę w każdych niespodziewanych, zupełnie nieprzewidywalnych sytuacjach i to jest tak naprawdę problem i to jest również klucz do tego, żeby się poprawić i grać lepiej. Kluczem jest zrozumienie stanu, w którym jesteśmy, miejsca, w którym jesteśmy. Is it coach okay? We'll have a couple of questions. From Michał Nagler, Radio Basket. Coach, what failed in general in the last quarter? Your team was able to respond on the end of second quarter to tie the game, but in the fourth quarter impact of your team was not enough. Why was it? I don't believe that any quarter we were successful of doing what we want to do. Because when you receive 108 points, it's not about quarters. Okay? I'm not training the team. I'm not practicing to outscore the people. We are training and practicing, and the intention is to have balance between offense and defense. We don't have it. So it's not a question first quarter, second quarter, third quarter. Okej, więc przede wszystkim w mojej opinii to nie chodzi o to, czy byliśmy w stanie wyrównać mecz, czy nie byliśmy w stanie, bo to nie może się sprowadzać do tego, czy jesteśmy w stanie zdobyć punkty, czy nie. Ja nie uczę, nie trenuję zespołu po to, żebyśmy byli w stanie zdobywać duże ilości punktów i gonić przeciwników i zdobywać więcej niż oni, tylko ćwiczymy i nasza intencja i plan jest taki, żeby grać dobrze w obronie i to jest po prostu tyle, nie robimy tego i to jest problem, a nie to, czy straciliśmy w niej mniej czy więcej punktów w pierwszej, drugiej, trzeciej czy czwartej kwarcie. So we cannot play the game, you know, trying to constantly outscore people, outscore, because this is what we do. We are constantly trying to outscore people and this is not the way I want to play. This is not the way it should be the game played, at least the way I see it. So until we don't find a solution for our defensive problems, we're going to constantly suffer with this kind of results and teams. I znowu, to nie jest nasz sposób, to nie jest to, jak ja widzę koszykówkę, jak nasz zespół powinien grać i jak w ogóle powinno się grać w koszykówkę. To nie jest moja filozofia, żeby za każdym razem starać się zdobyć więcej punktów niż przeciwnicy. I dopóki my nie znajdziemy rozwiązania
na to, dlaczego gramy tak słabo w obronie, dlatego dopóki nie będziemy w stanie się poprawić, to za każdym razem będziemy mieli problemy z zespołami, które potrafią zdobywać dużo punktów, tak jak dzisiaj Anvil. Okay. Czy mamy pytania? Grzegorz Szybieniecki. Tak, rzeczywiście, dziękuję bardzo. Grzegorz Szybieniecki, Super Basket. Coach, Anvil made the biggest runs when ball was handled at situations were created by Michał Michalak or DJ Thunderbird. Do you think that playing defense against a team that does not play like regular basketball based on point guard creating for the team is more like less predictable in and harder to stop? Who in today basketball is a point guard? I'm not the one asking the question. Who in today basketball is a point guard? That's the answer. Where do we see the point guards? Okay. Generally in today basketball, they are ball handlers. They are not what used to be the point guard. So doesn't matter if this is Michal Michalak or whatever. But again, it's not a problem who is on the other side. Problem are us. Okay. So problem are us in the Euro Cup. Problem are us in the league. We just cannot stop. Doesn't matter who is on the other side. We play against the players like it's not the first time that we are playing Michal Michalak or any other ball handler. Okay. Problem is that us as a team. I don't care who is on the other side. For me, who is on the other side doesn't make no difference. Mm. Okay. Można spytać w ten sposób. A kim jest? Kto to jest prawdziwy rozgrywający? Obecnie w koszykówce. Koszykówka dzisiaj wygląda w ten sposób, że nie ma czegoś takiego jak prawdziwy rozgrywający. Są ludzie, którzy potrafią grać z piłką i kreować sytuacje dla innych. Natomiast znowu, mnie tak bardzo nie interesuje to, kto jest po drugiej stronie boiska. Mnie interesuje to, jak mój zespół jest w stanie zareagować. I znowu wracamy do tego samego, czyli do obrony. Nie jesteśmy w stanie zatrzymywać graczy jeden na jeden. Nie jesteśmy w stanie funkcjonować w obronie tak jak powinniśmy funkcjonować. To nie tylko przeciwko Michałowi Michalakowi, czy DJ-owi, Thunderburgowi, przeciwko bardzo wielu innym zawodnikom, czy to w lidze, czy to w Eurocupie. Wcześniej przecież też graliśmy przeciwko Michałowi Michalakowi, na przykład rok temu. A to nie jest tak, że problemem są zawodnicy po drugiej stronie. Problemem my jesteśmy. Hello coach, I have a very simple question. Go ahead. How would you like to improve the defense? How would you like to improve? All the things that we got in the team, they improve in a couple of different ways. Okay. Number one thing that what I can do is watch the way we play the defense and try to change something. Okay. If it needs to be changed. But listen, this is not a problem from tonight. So we didn't already know that we have a problem. And it's not that, you know, I go think tomorrow morning. We already think since beginning is start, because I could see from the beginning of the season that we don't have this problem. Okay? So we already changed tactically what we think is supposed to be changed. That's the first thing. Second thing, now problem gets bigger. Why? Because to improve the defense or anything in the game, you need to be able to repeat and practice. We cannot repeat and practice. Why? Because we are constantly traveling, we are constantly playing, and since the beginning of the season, we are constantly having one or more players out for the practice. Okay? And the third thing is, I think, so how do you improve defense? By changing coach or by changing the players? It's very simple. Okay, these are three ways to improve the team. Okay, analyze, make changes, what you think they need to make, work on those changes or work on the things that you think they're okay. And the last thing is, either you need to change the coach, or you need to change the players. This is, there is no much to it. This is the way it always works. I said from to you in particular, every time when you ask me, okay, the team need to look always to improve by this doing these three things, and then if we need to make a change, we need to make a change. Doesn't matter if it's me or anybody else, because the club and the organization is more important than one personal individual. No, thank you very much. Wszystko zostało zadane już. Wszystkie pytania padły. Okay, coach, thank you very much. Thank you.